Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z inwestio.pl. Zapraszam na tygodniowy przegląd rynkowy tego, co najciekawszego nas czeka, a zapowiada się niezwykle interesujący tydzień, dlatego że mamy aż trzy banki centralne, które będą decydować na temat swoich stóp procentowych, a już od poniedziałku mam informacje chociażby o pmi czy sprzedaży talicznej z Unii Europejskiej, z strefy euro dokładnie rzecz ujmując. Tutaj dane na razie były trochę lepsze, jeżeli chodzi o ogólne odczyty PMI-ów, PMI e, natomiast tak naprawdę kluczowe będzie to, co powiedzą kolejne banki centralne i już we wtorek w nocy o godzinie 1.30 mamy e, informacje na temat sprzedaży detalicznej z Australii, natomiast o godzinie 4.30 decyzja na temat stuprocentowych nie spodziewałbym się żadnej zmiany polityki pieniężnej jeżeli chodzi o Reserve Bank of Australia natomiast ważne jest to co powiedzą i jak odniosą się do bieżącego kursu australijskiego dolara dlatego że ponownie w zeszłym tygodniu rynek atakował nowe szczyty co sugeruje tutaj tak naprawdę względem dolara trzeba to podkreślić co sugeruje tutaj dość mocnego australijskiego dolara przynajmniej tak było do tej pory w styczniu Natomiast australijski rząd czy australijski bank centralny niekoniecznie wspiera taką, tak, taki kierunek swojej waluty, dlatego że chciałby, aby ten australijski dolar był tańszy i do tej pory wielokrotnie to było komunikowane w oświadczeniach banku centralnego i prawdopodobnie znowu tak będzie. W związku z tym australijski dolar może się osłabić w tym tygodniu po decyzji RBA. Później kolejną bardzo ważną rzeczą Mamy Bank Centralny Nowej Zelandii, który również yy, będzie publikował swoją stopę procentową. Najpierw mamy kilka informacji, jeżeli chodzi o sektor pracy, czyli zatrudnienie w Nowej Zelandii, to już we wtorek o 22:45. Natomiast później, następnego dnia, czyli w środę, mamy decyzję na temat stóp procentowych o godzinie 21. No i tutaj również nie spodziewałbym się żadnej zmiany, jeżeli chodzi o, yy, jeżeli chodzi o prowadzoną politykę pieniężną, ona jest zazwyczaj uzależniona od y, banku. Australijskiego, więc tutaj tak naprawdę nie spodziewałbym się żadnej zmiany, chyba że znowu. Statement czy oświadczenie Banku Centralnego powie coś więcej. Tutaj przeoczyłem bardzo szybciutko stopę decyzję Banku Centralnego Polskiego, czyli Narodowego Banku Polskiego, na temat stopy procentowej. Mamy to w środę o godzinie 13. Również nie spodziewałbym się żadnej zmiany, jeżeli chodzi o politykę pieniężną, natomiast tutaj ponownie do tej pory bardzo mocno przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej podkreślali, jak to Stopa procentowa w Polsce będzie utrzymywana na niskich poziomach jeszcze przez długi, długi okres czasu, najwcześniej dopiero pod koniec 2018 roku, a niektórzy nawet mówili z tym prezesem, z prezesem NBP na czele, że ta decyzja może być nawet przyciągnięta do 2019 roku. I to jest ciekawa rzecz, warto obserwować, jak się będzie kształtowała notowania po tej decyzji. Widzimy am dolara do polskiego złotego cały czas trzymającego się nisko i polski złoty nie bardzo chce tanieć. No natomiast y, tak naprawdę finał decyzji będzie w środę, mamy decyzję o 13, y, przepraszam w czwartek, decyzję Banku Anglii na temat 100%owych. Tutaj no tak jak wcześniej już też decyzji prawdopodobnie rynek y, nie oczekuje żadnych zmian, tutaj ostatni odczyt to było jeżeli chodzi o decyzję na temat stóp procentowych, to jest 0,5% ,5%, i tego też należy się spodziewać po tej decyzji. Ważniejsze będą estymacje, jeżeli chodzi o inflację przyszłą, prowadzone przez Bank Anglii, ponieważ one zasugerują, kiedy można spodziewać się kolejnych. Podwyżek. W tym tygodniu, poza tym, mamy jeszcze dane na, na temat rynku pracy w Kanadzie, a kanadyjski dolar w piątek bardzo mocno potaniał, w związku z tym, też może być tutaj jakieś odreagowanie. Krótko mówiąc, cały tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie, e, i chciałbym zacząć tak, jakby analizę techniczną od tego, co się dzieje na obligacjach. Otóż obligacje europejskie oraz amerykańskie nałożone na siebie razem to jest wykres czterogodzinowy, czyli mamy jasny wykres, to są euroobligacje. Natomiast jeżeli chodzi o wykres, Wykres tutaj żółty to, jest to są to amerykańskie obligacje. I teraz to, co jest niezwykle ważne, to to, że rentowność w tym przypadku obligacji uzależniona jest tak naprawdę od tego, jakie są oczekiwania względem przyszłych stóp procentowych, jakie są presje inflacyjne i te wszystkie aspekty. I teraz bardzo ważna rzecz, należy zwrócić uwagę na to. Że rentowności amerykańskich obligacji bardzo mocno poskoczyły w piątek. Przez długi okres czasu zwrócić można tutaj uwagę, że te kursy raczej idą podobnie. Przez pewien czas było tak, że to amerykańskie szybciej, rentowności szybciej podskakiwały. Tak, tutaj mamy taki okres, że tutaj rentowności amerykańskich mocno poskoczyły, czyli cena obligacji spadła, a europejskie się utrzymywały. Później europejskie zaczęły gonić, te amerykańskie, to też spowodowało wzrost na eurodolarze. Natomiast generalnie Teraz te żółte, czyli te noty w tym momencie mocno dogoniły i to powinno zasugerować jakąś korektę na eurodolarze to raz a dwa y, sam wzrost rentowności już pomijając fakt y, po, połączenia ich ze sobą czyli tam potencjalnych przepływów pieniężnych y, ale same wzrost rentowności a tym samym spadek cen obligacji powoduje automatycznie przepływ kapitału z rynku akcyjnego na rynek y, obligacji cały ten okres tutaj przestoju który widać tak czyli mieliśmy mocny spadek Tutaj cen obligacji w 2016 roku w lipcu, amerykań, amerykańskich, zwłaszcza natomiast europejskie stały cały, cały, cały czas bardzo, bardzo mocno. Natomiast później był rynek w konsolidacji przez ponad rok. Bo tak naprawdę od grudnia 2016 roku do no tak naprawdę listopada, końcówki listopada, początku grudnia 2017 roku, i później mocny impuls spadkowy, zwłaszcza na mm, amerykańskich obligacjach, który rozpoczął się mocniej teraz. Więc tutaj rentowności podskoczyły, oczekiwania względem podwyżki stóp w marcu podskoczyły e, i tym samym na ten moment prawdopodobnie dolar powinien kontynuować swoje odbicie, a spadki na indeksach mogą przerodzić się w głębszą korektę, aczkolwiek do tego zaraz dojdziemy. Krótko mówiąc, widać przepływ pieniądza i rynek obligacyjny zaczyna ściągać znowu pieniądze przez swoje wyższe rentowności. Warto zwrócić uwagę z takich indeksów światowych na indeks Nikkei, dlatego że indeks ten zaliczył bardzo mocno. Bardzo ciekawą strukturę chciałem powiedzieć. Otóż tutaj mamy mocne wybicie z te, te, tej konsolidacji, jednocześnie na rynkach nieciągłych tak, to rynek kasowy, to rynek ciągły, który jest notowany praktycznie cały czas tutaj jest luka weekendowa, natomiast generalnie na giełdzie notowanej, na rynku regulowanym mamy lukę cenową występującą przed tą formacją, tutaj u góry. I jednocześnie tworzy to wszystko formację tak zwanej wyspy odwrócenia, czyli mamy lukę cenową, w tym przypadku tutaj akurat notowania poza sesją, później utworzenie się tak wyspy i sprzedaż w drugą stronę, czyli przebicie tej wcześniejszej luki wzrostowej luką spadkową. Czyli mamy całą wyspę odwrotu, bardzo silny sygnał sprzedaży, jeżeli chodzi o indeks Nikei. Na wykresie tygodniowym, nawet jeżeli ktoś by nie uznawał formacji wyspy odwrócenia, to mamy bardzo ładną gwiazdę wieczorną. Mamy z trzema gwiazdami u góry, co nie zmienia siły wydźwięku, wręcz przeciwnie, potwierdza. Mieliśmy aż trzy tygodniowe zatrzymanie rynku na samym szczycie po czym mocny odwrót w zeszłym tygodniu i potwierdzenie tego, no bo tutaj na początku tygodnia dlatego, że Nikkei nie miało możliwości potwierdzić tego ruchu, czy zdyskontować tego ruchu na amerykańskim rynku akcyjnym, który się zdarzył w piątek. Aktualnie ruch docelowy, no myślę, że tutaj poziom 20 300 jest bardzo, bardzo prawdopodobny. Zmierzymy sobie jeszcze ostatni impuls wzrostowy. 38,2 wypada na 20 600, i połączony z poprzednimi szczytami, powinien dać nam poziom wsparcia, do którego rynek aktualnie będzie, będzie dążył. Czyli ten przedział cenowy jest aktualnie ceną, do którego rynek prawdopodobnie dąży. Sygnał jest bardzo silny, związany oczywiście z wyprzedażą na rynku amerykańskim. Tutaj no, bez dwóch zdań trzeba spojrzeć na to, jak wygląda aktualnie SP500. Indeks ten y, mocno wyprzedał, zaznaczone ostatnio potwierdzone dno zostało przebite w trakcie mm, tygodnia, a później w piątek rynek mocno podanych NFP przyspieszył i przebił ostatecznie kolejne poziomy wsparcia na 2700. I aktualnie teraz, przepraszam, 2770. Aktualnie teraz rynek właśnie dążył tego poziomu około 2770-2780 i prawdopodobnie od tego miejsca ponownie będzie próbował szukać spadków, Zmierzając cały ruch spadkowy, który miał miejsce w piątek, poziom 50% wypada na 2784, i to jest prawdopodobnie miejsce potencjalnego powrotu rynku, po którym rynek ponownie powinien szukać okazji do sprzedaży, powinien zacząć spadać. Miejsca docelowe dla spadków natomiast zlokalizowane są w okolicach 2695 punktów czyli tutaj w okolicach poprzednich szczytów, po których nastąpił mocny impuls wzrostowy obserwowane przez kilka tygodni początkowych roku. Dopiero wybicie poniżej 2669 będzie oznaczało załamanie trendu, moim zdaniem, załamanie trendu z wykresu dziennego. Zatem na ten moment wszystko jest tylko i wyłącznie korektą. Nawet jak rynek pokona poziom 2668 czy tam 65, cały czas będzie jeszcze w trendzie wzrostowym z wykresu. Tygodniowego. Cały czas mamy do dyspozycji jeszcze wykres. Pomimo tego, że oczywiście to wszystko wygląda bardzo podażowo, mamy objęcie bez y, dwóch świec, jednym tygodniem, y, jednym y, tutaj takim ruchem, w związku z tym oczywiście sygnał jest, natomiast moim zdaniem cały czas to jest tylko korekta. Do tej pory nie zdarzało się, aby inflacja, y, brak inflacji czy też niskie stopy procentowe, pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych. Stopa procentowa dalej jest na najniższych poziomach historycznych, pomimo tego, że była już czwarta podwyżka. Natomiast y, to i tak powoduje, że na ten moment giełda jeszcze jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, ale przepływ pieniądza między jedną gospodarką a drugą y, czy przepraszam, między rynkiem akcyjnym a rynkiem obligacji no powo powoduje automatycznie, że tutaj Gdzieś tam korekta może się wydarzyć. Pamiętać trzeba też o tym, że rynki nigdy nie idą w jednym kierunku cały czas, zwłaszcza rynki akcyjne. Zatem korekta kilkuprocentowa tutaj jest normalną rzeczą. Kiedy można spodziewać się zakończenia korekty poza miejscami docelowymi, które, o których wspomniałem, jeszcze jest oczywiście możliwość zaznaczenia sobie ruchów spadkowych, które na ten moment trwają. I wyznaczenia ostatnich potwierdzonych szczytów, a na ten moment ostatnio potwierdzony szczyt dla ruchu na wykresie H1 jest na poziomie 2800, więc tutaj jeszcze jest dużo miejsca na korektę potencjalną i dalsze, dalsze spadki. A dopiero wyjście ponad 2810 oznaczałoby odwrócenie trendu na wzrostowy. Oczywiście tutaj jeszcze dwa słowa na temat. Naszych standardowych instrumentów, czyli miedzi, mieć na ten moment cały czas potencjalnie jeszcze jest przed wzrostami tutaj bardzo ładny retest poziomu 38,2%, wcześniej rynek szedł do 50% wybił ostatnio potwierdzony szczyt to jest ta różowa strefa. Zrobił korektę z powrotem do 38,2, no i teraz prawdopodobnie powinien kierować się na dalsze nowe szczyty. No i tym samym KGHM powinien znaleźć gdzieś tutaj wsparcie w okolicach 107-106 zł i ponownie spróbować atak na 115. No, ale tutaj cały czas my jesteśmy pod presją podażową z celami jeszcze na 94-96, więc trzeba cały czas być ostrożnym i dokonywać transakcji tylko w bardzo dobrych miejscach. Scenariusz wzrostowy, czyli rozwinięcie potencjalnego ruchu wzrostowego, jest możliwe dopiero po pokonaniu poziomu 117, czyli całej tej niebieskiej strefy w górę. Z tego miejsca chciałbym Ciebie bardzo serdecznie zaprosić na nowy cykl szkoleń z CMC Markets, który będzie prowadzony. Jak wejdziesz sobie na stronę główną CMC Markets i rozwiniesz Artyści Rynków, nowy cykl bezpłatnych szkoleń, możesz się zapisać w Twoim mieście lub też na konferencje całodniowe w Katowicach lub w Warszawie. Na obu konferencjach, zarówno w Katowicach, jak i w Warszawie, będę miał wykład na temat tego, jak szukać długoterminowych okazji i je wykorzystywać. Natomiast będę miał okazję spotkać się z Wami na takich bardziej kameralnych spotkaniach w Lublinie oraz w Kielcach 6 marca, oraz 7 marca. Tam tematy będą trochę bardziej związane z, z różnymi strategiami, doborem strategii do siebie samych yy, i też małym testem psychologicznym, który pozwoli tobie ocenić swoje predyspozycje jako inwestora. Serdecznie zapraszam na te spotkania oraz zapraszam do świata przyjaznego inwestycjom, gdzie codziennie odbywają się webinary analityczne oraz tradingowe, gdzie pokazujemy w jaki sposób handlujemy na rynkach finansowych, czyli handel na żywo, trading na żywo, dzięki czemu jesteś cały czas na bieżąco. Dziękuję wielkie za uwagę, powodzenia na rynkach. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.